Okrutne plotki o Elżbiecie Sommer. Niesłychane, czyją pogodynka TVP miała być córką. Elżbieta Sommer zmarła 7 grudnia 2023 roku. Te smutne informacje przekazał na swoim Facebooku zięć legendarnej pogodynki i ikony telewizji polskiej. Choć gwiazda była uwielbiana przez widzów, swego życia prywatnego mocno strzegła. Aż trudno uwierzyć, jakie plotki o niej latami krążyły. Chodziło o to, czy ją rzekomo miała być córką. Elżbieta Sommer nie żyje. O tym, że Elżbieta Sommer nie żyje, poinformował jej zięć Jerzy Kozak. Legendarna pogodynka TVP miała 87 lat. Dziś rano zmarła moja teściowa, telewizyjna chmurka Elżbieta Sommer, napisał na Facebooku. Kondolencje zaczęły płynąć od wielbicieli pogodynki z całej Polski. A była kochana przez naprawdę wielu. Przede wszystkim ceniono ją za profesjonalizm. Meteorologiem jestem z wykształcenia. Zawsze starałam się rzeczowo i przystępnie wytłumaczyć widzom zmiany zachodzące w przyrodzie. Dziś z prognoz robi się show. Prowadzący, zamiast informować, wygłupiają się i słychać, że niezbyt znają się na swym fachu. Z jednej strony im zazdroszczę, dziś programy o pogodzie dają większe możliwości zrobienia czegoś efektownego. Z drugiej strony denerwuje mnie, że dziś każdy przede wszystkim stara się lansować, mówiła pani Elżbieta. Kobieta słynęła też z tego, że skrzętnie strzeże swej prywatności. W 1974 roku uległa jednak szefom z TVP i zgodziła się na sesję fotograficzną z niedawno urodzoną córką i mężem. Okrutne plotki o rzekomym ojcu Sommer. Po latach śmiała się, że poród był okazją do powstania dość okrutnej plotki. Wbrew plotce, nie jestem córką Bieruta. W szpitalu wojskowym, gdzie pracował opiekujący się mną lekarz, rodziłam córeczkę. Kto to jest ta pani, co ma takie dobre warunki w izolatce? Pytały pacjentki. Salowa wypaliła, to córka Bieruta. I to poszło w Polskę, śmiała się pogodynka. Po przejściu na emeryturę Elżbieta Sommer całkiem zrezygnowała z bywania na salonach i przestała udzielać jakichkolwiek wywiadów. Jesień życia miała jednak bardzo pogodną.